Znasz ich? Nie, to zaraz ich poznasz. Ta para to wielka nadzieja TVN-u. Dzień dobry TVN przechodzi istną rewolucję. Z programem pożegnała się piątka prezenterów. Teraz poznamy kolejną parę nowych prowadzących. Jeśli ich nie znacie, czas się do nich przyzwyczaić. Dla wielu widzów programu Dzień Dobry TVN informacja o wyrzuceniu z programu Anny Kalczyńskiej, Małgorzaty Rozenek-Majdan, Agnieszki Woźniak-Starak czy Andrzeja Sołtysika była nie do przełknięcia. Pierwsza nowa para prezenterów już miała okazję zaprezentować to, jak radzą sobie z prowadzeniem programu na żywo. Robert Stockinger do tej pory zajmował się Facebookiem programu, czytając komentarze widzów. Zaś Anna Senkara w barwny sposób relacjonowała najważniejsze wydarzenia w Wielkiej Brytanii, które dotyczyły rodziny królewskiej. Ich debiut nie przeszedł bez echa. Komentarze w mediach społecznościowych po ich występie w DDTVN nie były zbyt pozytywne. Senkarze zarzucono, że strasznie krzyczy, a Stockingerowi, że brakuje mu charyzmy Sołtysika. Najlepiej nastroje widzów odzwierciedla ten komentarz. Pan Robert i pani Ania Senkara, jako reporterzy rozumiem, ale nie jako prowadzący. Chłatki nie chciał być pajacem na ekranie. Teraz czas na wypróbowanie nowej pary, dziennikarki muzycznej Gabi Drzewieckiej i specjalisty od celebrytów Mateusza Chłatkiego. Gabi i Mateusz przygotowują się do debiutu 15 lipca 2023 roku. Co zabawne, jeszcze 2 lata temu Chłatki opowiadał, że nie ma planów, by walczyć o rolę prowadzącego Dzień Dobry TVN, bo chce być dziennikarzem, a nie osobą robiącą z siebie pajaca na ekranie. Reklama. Do prowadzenia takiego programu trzeba mieć rodzaj osobowości, którego ja jednak nie mam. Kiedyś zarzucano mi, że jestem sztywny. Jak tak nie uważam, ja po prostu jestem dziennikarzem, chcę być osobą zadającą pytania, a nie robiącą z siebie pajaca na antenie, skwitował wówczas ostro. Oboje mają już doświadczenie w prowadzeniu koncertu na żywo. Widzieliśmy ich podczas ostatniego Fryderyków. O ile Gabi Drzewiecka wydawała się czuć na scenie niczym ryba w wodzie, Chłatki był nieco sztywny. Zobaczymy, jak sprawdzą się w boju i co na ich występ powiedzą fani Dzień Dobry TVN.